Porsche od samego początku istnienia marki kojarzone jest głównie z samochodami sportowymi. I tak też w 1953 roku zostało zaprezentowane Porsche 550 nazywane Spider. Niestety jedno z nich należące do wschodzącej gwiazdy kina, Jamesa Deana, okazało się, jak głoszą niektóre legendy, przeklęte, uśmiercające praktycznie każdego, kto miał z nim styczność. W tym odcinku zajmiemy się sprawą małego drania, któremu przydomek nadał pierwszy właściciel i tym samym pierwsza śmiertelna ofiara. Jeśli jesteś ciekawy historii przeklętego Porsche 550 Spider, zapraszam do słuchania i subskrybowania kanału. Jeśli interesuje Cię historia innego zabójczego samochodu, to na kanale Historie na kołach znajduje się opowieść o samochodzie, który rozpętał I wojnę światową i zabił ponad 12 osób. Link w opisie. Porsche 550, wyprodukowane w 1955 roku, należące do Jamesa Deana, było jednym z pierwszych 90 egzemplarzy tego modelu. Wyposażone zostało w 1,5-litrowy silnik typu Boxer o mocy 110 koni. Dopiero później pojawił się mocniejszy 133-konny wariant. Ale to nie w silniku tkwił sekret, którego moc nie była jakaś zawrotna, nawet na tamte czasy, a w masie pojazdu, która przekraczała zaledwie 0,5 tony. 550 kg dwuosobowego Spidera pozwalało na rozpędzenie się nawet do 225 km na godzinę. Historia przeklętego Porsche zaczęła się 21 września 1955 roku. Wtedy to James Dean wymienił swoje czerwone Porsche 356 Speedster na nowe srebrne Spider. Chcąc nadać mu indywidualny charakter, zlecił wymianę tapicerki. Na drzwiach, masce i pokrywie silnika kazał namalować numer 130 oraz nazwę Little Bastard, co oznacza mały drań. Większość, biorąc pod uwagę osiągnięcia samochodu w różnych wyścigach, była zachwycona tym modelem. Tak jak sam aktor, który był miłośnikiem wyścigów samochodowych. Ale nie wszyscy byli tak optymistycznie nastawieni. 23 września 1955 roku Sir Alec Guinness, gdy zobaczył samochód z odsłoniętym dachem, miał powiedzieć Deanowi, że Porsche wygląda złowrogo. Przestrzegał Jamesa: jeśli wsiądziesz do tego samochodu, za tydzień znajdą cię w nim martwego. Niestety słowa sprawdziły się dokładnie 7 dni później. James Dean zginął za kierownicą małego drania. Aktor w swoją ostatnią podróż wyruszył trasą z Los Angeles do Salinas w Kalifornii, śpiesząc na wyścigi samochodowe. W 600-kilometrowej podróży towarzyszył mu mechanik Rolf Wittrich. Niestety niecałe 100 km od celu auto Deana zderzyło się ze skręcającym w lewo Fordem Tudor, prowadzonym przez studenta Donalda Turnupsida. Aktor próbował uniknąć kolizji, ale zabrakło czasu i miejsca na manewr, więc auta zderzyły się. Lekki Spider nie miał szans w zderzeniu z ciężkim Tudorem i wyleciał w powietrze. Świadkowie zdarzenia twierdzili, że Porsche miało 2 lub 3 razy koziołkować po ziemi, zanim wpadło do rowu. Wittrich został wyrzucony z samochodu. Jakimś cudem przeżył, ale 26 lat później zginął w innym wypadku samochodowym. Niestety noga aktora ugrzęzła między pedałami hamulca i sprzęgła i nie miał szans. Zmarł w drodze do szpitala. Po tym tragicznym wydarzeniu mały drań szybko zyskał opinię przeklętego samochodu. Z każdym kolejnym właścicielem klątwa Porsche wydawała się urzeczywistniać. Jakiś czas po wypadku samochód miał odkupić George Barris, który znał samochód bardzo dobrze, ponieważ za życia Deana był odpowiedzialny za wiele modyfikacji dokonanych w Porsche. Zapłacił za samochód $2,500 i prawie przypłacił to życiem.
Mały drań zsunął się z lawety, łamiąc mu obie nogi. Paris wyczuł, że jednak z samochodem jest coś nie tak i postanowił nie kusić losu. Sprzedał silnik i układ napędowy. Odkupione części zamontowali w swoich autach Troy McHenry i William Eshrit. Panowie postanowili stanąć do pojedynku. Niestety pierwszy z nich owinął samochód na drzewie i zginął na miejscu, a drugiemu niespodziewanie na zakręcie zablokowały się koła, po czym dachował, odnosząc bardzo poważne obrażenia. Na nieszczęście po tym zdarzeniu George Barris przypomniał sobie, że ma do sprzedania jeszcze dwie opony wymontowane z małego drania. Obie miały eksplodować podczas jazdy, zabijając kierowcę. Była to już trzecia śmiertelna ofiara przeklętego Porsche i miało się okazać, że nie ostatnia. Wtedy dopiero zaczęto bardzo poważnie traktować klątwę małego drania, a wieść o feralnym samochodzie niosła się szerokim echem, co miało sprawić, że znajdujące się w posiadaniu Barisa szczątki Porsche 550 Spider zwróciły uwagę dwóch początkujących złodziei. Podczas próby kradzieży jeden z nich bardzo poważnie zranił sobie ramię, chcąc wymontować kierownicę. Drugi zaś poranił się, sięgając po fotel, na którym wciąż znajdowały się ślady krwi Jamesa Deana. George Barris, widząc, jak sprzedawane części z małego drania uśmiercają nowych właścicieli, postanowił skazać samochód na zapomnienie w odosobnieniu. Niestety nie odmówił, gdy poproszono go o wypożyczenie wraku na wystawę promującą bezpieczną jazdę. Klątwa Porsche natychmiast się przebudziła. Budynek wystawowy, w którym pojawił się samochód, doszczętnie spłonął, omijając jakimś cudem Porsche. Podczas następnej wystawy w jednej ze szkół Spider miał zsunąć się z przeznaczonego mu miejsca, miażdżąc biodro stojącego obok studenta. Porsche Jamesa Deana było przewożone w różne miejsca na ciężarówkach. Jeden z kierowców ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z kabiny. Zginął przygnieciony spadającym z naczepy Porsche. Później pechowe Porsche miało spadać z ciężarówki jeszcze dwa razy, ale tym razem miało obyć się bez ofiar. Organizator pechowych wystaw miał uznać, że najwyższy czas pożegnać się z Porsche i oddać go właścicielowi. Jednak mały drań nigdy miał nie dotrzeć do miejsca docelowego. Podczas ostatniej podróży rzekomo zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Według Barisa wrak w 1960 roku miał być przetransportowany pociągiem w zapieczętowanym kontenerze. Kontener dotarł do Los Angeles z nienaruszoną pieczęcią, ale mały drań rozpłynął się w powietrzu. Oczywiście większość wypadków z udziałem części z wraku Jamesa Deana to zwykłe legendy. Jedyną potwierdzoną ofiarą był dr McHenry. Ale faktem jest, że aż do dziś nikt nie wie, co się stało ze szczątkami Porsche o numerze nadwozia 550-0055 i gdzie obecnie może się znajdować. W 2005 roku, z okazji 50. rocznicy śmierci Deana, Volvo Automuseum w Illinois oraz George Barris przeznaczyli $1 000 000 nagrody dla tego, kto wskaże, gdzie znajduje się wrak. Niestety nikt się nie zgłosił po nagrodę, a legenda przeklętego Porsche rzekomo wciąż żyje. Wiele osób twierdzi, że nocami w miejscu wypadku, gdzie zginął James Dean, na skrzyżowaniu dróg 41 i 46, można zobaczyć zjawę srebrnego Porsche 550 Spider jadącą w kierunku Salinas.